przedwczoraj mówiłem o nieodwracalności śmierci. O tym, że nie dostaniemy żadnej drugiej szansy, ani też niczego już nie możemy zrobić, by w jakikolwiek sposób pomóc tym, którzy umarli, w ich rozliczeniu przed Bogiem. Chciałem dzisiaj więcej powiedzieć o tym, jak zderzają się te pogańskie koncepcje dotyczące sądu i tego, co się dzieje po śmierci, z tym, co mówi na ten temat Pismo Święte. Podstawowym takim pogańskim wyobrażeniem na temat sądu i Bożej sprawiedliwości jest koncepcja wagi. Mianowicie wyobrażamy sobie, że Bóg ma taką szalkową wagę i kiedy człowiek po śmierci do niego przychodzi, no to on jak gdyby te dobre czyny jego życia kładzie na jedną szalę, złe na drugą. No i która jest cięższa, która przeważy, to taki wyrok otrzymuje ten człowiek. Albo jest zbawiony, albo potępiony. Dodatkowo jeszcze pojawiły się przy tym takie dwie koncepcje, też pogańskie, które myślą, że w jakiś sposób można wpłynąć na ten wyrok Boga. No bo ta główna koncepcja no to jest, że Bóg ocenia, waży jak gdyby te dobre i złe czyny i w zależności od tego kieruje człowieka do nieba lub piekła. A tutaj dołożono jeszcze taką koncepcję przekupienia Boga, że można w jakiś sposób za pomocą albo ofiar, niekiedy nawet bardzo drastycznych, bo w niektórych kulturach składano za życie swoich bliskich zmarłych w ofierze jakichś innych ludzi, myśląc, że to w jakiś sposób przebłaga Boga za życie tego człowieka i umożliwi mu wejście do jakoś tam pojmowanego nieba. Niekiedy też myślano, że to za pomocą jakichś opłat, że tak zwany obol, dawało się na drogę zmarłym. W niektórych kulturach jakieś złote przedmioty, wylewanie jakichś ofiar z pożywienia dla bogów i tak dalej, że w jakiś sposób da się przekupić jeszcze ten wyrok związany z oceną życia tego człowieka, da się na niego wpłynąć jakimiś, powiedzmy, łapówkami. Starano się też niekiedy w jakiś sposób upewnić te zasługi. Na przykład w średniowieczu do grobów wkładano takie listy uwierzytelniające, gdzie były wymienione zasługi zmarłego czy funkcje, na przykład duchowne, jeśli on był jakimś opatem czy jakąś inną funkcję duchowną, to tam było zaświadczenie, żeby tam Bóg się nie pomylił i właściwie go po śmierci potraktował. Czyli pierwsza rzecz no to przekupienie Boga za pomocą jakichś tutaj ofiar czy datków. Druga koncepcja to, że da się po śmierci jeszcze w jakiś sposób zapłacić jakimiś tymczasowymi cierpieniami za swoje grzechy. Że no rzeczywiście tutaj jak gdyby ta waga nie starczała, że ten prosty taki osąd, piekło, niebo nie wystarcza, tylko że no Bóg mówi, że no do piekła no to rzeczywiście nie zasłużyłeś, ale do nieba też się jeszcze nie nadajesz, no to tu posiedzisz i będziesz oczyszczany, będziesz cierpiał, będziesz podlegał jakimś katuszom czy jakieś inne tam pomysły tego oczyszczenia, no i jak tam odpowiednio się oczyścisz, no to w końcu do tego nieba wejdziesz. Wszystkie te koncepcje, jak powiedziałem, można nazwać koncepcjami pogańskimi. One z objawieniem zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu nie mają wiele wspólnego. Koncepcja, którą objawił Jezus, jest bardzo jasna. Każdy człowiek jest grzeszny. Każdy jest przestępcą wobec Boga. Jeśli Bóg miałby człowieka sprawiedliwie osądzić, to każdy z nas otrzymałby wyrok skazujący. W Biblii jest mowa o takim sądzie, gdzie otwierane są księgi uczynków ludzi, czyli właśnie jak gdyby ważone jest to ich życie, można powiedzieć, że to jest bliskie tej koncepcji i zapada wyrok. Tylko że problem jest tutaj w porównaniu z tą koncepcją pogańską inny rezultat. Tam w pogańskiej koncepcji jest ta wiara, że jednych się skieruje do nieba, drugich do piekła w zależności od tej wagi. Biblia mówi jasno, tam gdzie Bóg ma zważyć nasze życie, nasze uczynki, to wyrok jest jeden dla wszystkich. Wszyscy jesteśmy winni. Wszyscy mamy w związku z tym wyrok skazujący. Kto znajdzie się więc na tym sądzie sam ze swoimi grzechami i Bóg będzie miał ocenić jego życie, to może już teraz być pewien wyroku. Potępienie. Nie można się łudzić, że ten wyrok będzie jakikolwiek inny. Jedyną szansą jest odkupienie, jest zapłacenie tej kary, która miała spaść na mnie, która słusznie miała spaść na mnie przez jakiegoś zastępcę. I tym zastępcą jest Mesjasz, jest Chrystus, który przyszedł na ziemię, przyjął ciało człowieka, przeżył bezgrzesznie życie, a potem został zabity za nasze grzechy, umarł za nasze grzechy, czyli zapłacił naszą karę. On niewinny zapłacił za wszystkich winnych. Inaczej mówiąc, swoją krwią
zmył grzechy wszystkich ludzi. I teraz Bóg oferuje każdemu ułaskawienie. Tak jak każdy zasługuje na potępienie ze względu na przynajmniej jeden grzech, który popełnił w życiu, a mamy ich wszyscy daleko więcej niż jeden, tak samo wszystkim Bóg składa ofertę ułaskawienia. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z amnestii, z wykasowania wszystkich swoich grzechów, dzięki temu, że Jezus za nie zapłacił swoją krwią na krzyżu. Ta oferta skierowana jest do ludzi tu na ziemi. Każdy z nas może zdecydować, czy chce uwierzyć w Jezusa, że to On płaci karę za jego grzechy i uwalnia go tym samym od piekła. To nazywa się nowym narodzeniem, uwierzeniem w Jezusa, nawróceniem, różnie Pismo Święte to opisuje. Albo może pozostać nieczuły na te apele Boga, by skorzystał z ułaskawienia i sam stanąć na tym sądzie i ponieść swoją karę zgodnie z tym, o czym Bóg go już wcześniej uprzedził. Jeśli człowiek skorzysta z oferty Boga, skorzysta z tego ułaskawienia w Jezusie, to jego imię jest w księdze życia, w księdze żywota. Wtedy, kiedy Bóg osądza ludzi, osądza ich czyny, to patrzy na dwie księgi. Księgę życia, księgę, w której zapisane są imiona tych, którzy uwierzyli w Jezusa, i księgę uczynków, czyli tam, gdzie jest opisane życie pozostałych ludzi. Każdy, kto będzie musiał sam stanąć ze swoimi grzechami, kto jest zapisany tylko w tej księdze uczynków, zostanie potępiony, na zawsze potępiony. Każdy, kto jest zapisany w księdze życia, jest na zawsze zbawiony. To rozstrzyga się już tu na ziemi, dlatego Jezus, kiedy mówił o uwierzeniu w siebie, powiedział tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota.